co obiecała, a co spełniła? Bilans rządów premier Beaty Szydło. Fundacja e-Państwo podała, że średnia kwota nagród wypłacanych Beacie Szydło wynosiła 3578 zł. Była premier otrzymywała te pieniądze za niezwykłe zaangażowanie i wkład pracy w realizację priorytetowych zadań rządu. Doceniono też jej skuteczność we wdrażaniu reform, które skutkować miały szybszym rozwojem polskiej gospodarki, spadkiem bezrobocia i podwyżkami płac. Poznaliśmy wysokość oraz uzasadnienie nagrody, którą otrzymała w 2017 roku premier Beata Szydło. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, KPRM nie chciał tych danych udostępnić. Godzina tona tona p sekunda tona kropka 105 Celsjusza oprawy slash 105 Celsjusza 726 neutron 105 Celsjusza sekunda litr 9 między pic.twitter.com prawy slash brbsy. Wcześniej pojawiły się też informacje o nagrodach dla byłych ministrów, każdy dostawał średnio 4, drugi rok tys. Złoty miesięcznie, a do października nagrody wypłacono 9 razy. W ten sposób doceniano szczególne zaangażowanie w realizację postawionych przed ministrami celów oraz skuteczne wypełnianie założeń polityki rządu. Wiadomo też, że nagrody otrzymywali z rąk Beaty Kempy, szefowej KPRM.